Napisałem ją w 2008 roku, a refren brzmi: czarne dziewczynki nie bawią się czarnymi lalkami. Ponieważ moje dzieciństwo, zwykle mówię, że to był najbardziej punkowy moment, wiesz? To był najtrudniejszy okres w moim życiu. A potem rozmawiając dzisiaj jako dorosła, rozmawiając z innymi czarnymi kobietami, to ta sama historia. Jedyne, co się zmienia, to sceneria, miejsce, forma, ale treść jest taka sama. W Brazylii jesteśmy 53% populacji jest pochodzenia afrykańskiego, a wtedy dzieci nie widzą siebie, brak zabawek, które wyglądają jak oni, jest bardzo poważny. A najpoważniejszą rzeczą jest to, że nie zdają sobie sprawy, że mogą mieć zabawki, prawda? Jest wideo z ankiety, która pokazuje czarną lalkę i białą lalkę. A potem dzieci pytają, która lalka jest ładniejsza?